W sali rajców lubańskiego ratusza odbyła się 19. sesja Rady Miasta Lubań. W trakcie obrad radni zapoznali się z informacją na temat realizacji inwestycji pod nazwą Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów centrum miasta oraz przyjęli szereg uchwał. W kolejnym punkcie obrad, jakim była informacja na temat projektu, który był realizowany przez Wydział Techniczno-Inwestycyjny Urzędu Miasta pod nazwą Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów centrum miasta, spotkał się z radnymi naczelnik Ignacy Kidoń, który zrelacjonował przebieg tej inwestycji, jak również przedstawił korzyści płynące z tych działań, które zostały podjęte. W toku dyskusji wymieniono uwagi na temat jakości przeprowadzonych prac, na temat perspektyw rewitalizacji dalszej części starej zabudowy miasta. Myślę, że to spotkanie było o tyle cenne, ponieważ miało szansę na wymianę i refleksji, i wskazań ze strony radnych co do pewnych takich zastrzeżeń, które rodziły się w trakcie tej inwestycji, które były też apelem mieszkańców kierowanym pod adresem radnych i przekierowanych do pana burmistrza i jego konkretnych służb. Dzisiejszy obraz po rewitalizacji starej części miasta, szczególnie w rejonie i ratusza, ulicy Spółdzielczej, tereny placów zabaw, tereny wypoczynkowe, myślę, że dają Państwu obraz tej inwestycji, a także zadowolenie, ponieważ ta część miasta zyskała nowe, przyjazne oblicze, bardziej funkcjonalne, służące mieszkańcom wszystkim, ale również i dzieciom, które pozyskały place zabaw, boiska do gier zespołowych. W naszym mieście trwają dalsze działania w celu realizacji poprawy funkcjonalności, jak również wyglądu pozostałych części w tej starej zabudowie miasta. Myślę, że niedługo kolejne budynki, kolejne fragmenty naszego miasta zyskają na mocy podobnych projektów, podobnych działań, również przyjazne i należyte oblicze. Na 19. sesji podjęto 9 bardzo istotnych uchwał, które dotyczyły między innymi wyrażenia zgody na zawarcie kolejnego porozumienia międzygminnego. Druga uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego miasta Lubań na lata 2008-2013. Trzecia uchwała dotyczyła nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu, następna likwidacji jednostki budżetowej stołówki szkolne w Lubaniu i powołania, kolejna piąta, ośrodka wsparcia dziennego w Lubaniu. Są to działania, które na mocy nowej ustawy o pomocy społecznej powodują, że w każdym mieście powinien powstać ośrodek wsparcia dziennego na rzecz potrzebujących mieszkańców i tym samym likwidacja jednostki budżetowej, jaką dotychczas stanowiły stołówki szkolne, powoduje, że zostały one wcielone w skład powołanego ośrodka wsparcia dziennego i te działania zostały przypisane kierownikowi domu dziennego pobytu, który będzie prowadził taką działalność na rzecz szeroko pojętego wsparcia na rzecz mieszkańców Lubania. Projekt uchwały numer 6 powodował zmiany w uchwale budżetowej na rok 2012. W punkcie 7 dotyczyły one przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Lubań na lata 2012-2018. Jest to uchwała, która zawsze jest kompatybilna z wszelkimi zmianami w obszarze uchwały budżetowej. No i oczywiście też istotny, bardzo ważny punkt, który zawsze pojawia się w okolicach marca, a mianowicie zatwierdzenie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków lubańskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Proszę Państwa, ten projekt uchwały
no jakby wymusza też i kalendarz, bowiem do końca marca muszą być zatwierdzone taryfy. Rada Miasta jest zobligowana te taryfy przyjąć. Oczywiście odbyło się to po konsultacjach podczas komisji merytorycznych, jak również w sposób przyjęty ustawą burmistrz powołał specjalną komisję, która zapoznała się z proponowanymi taryfami i uregulowaniami na poziomie spółki. Taki protokół został przedstawiony Radzie i tym samym dał asumpt do podjęcia jednogłośnej decyzji o zmianie taryf i o zatwierdzeniu taryf na kolejny rok obowiązywania i działania spółki, która zaopatruje nasze miasto w wodę i odprowadza ścieki. Proszę Państwa, te skutki podwyżki no są jakie są i one, nie możemy od nich uciec, dlatego że spółka prowadzi inwestycje, spółka też podejmuje te działania, które służą ochronie środowiska i z drugiej strony patrząc na inflację, która w różnych sektorach dotyka nas bezpośrednio, no nie daje szansy na to, żeby pozostawić w kwotach z minionego roku stawki za ścieki i za wodę, w którą zaopatruje nas lokalna spółka. Na pocieszenie powiem Państwu, że są to zawsze stawki wyważone i nigdy one nie są na tyle wysokie, aby budzić wśród nas radnych, którzy za tym się opowiadamy, niepokój w trosce o Państwa bezpieczeństwo finansowe w rodzinach. Innym pocieszeniem jest też i to, że to nie są stawki, które przewyższają choćby stawki w gminach sąsiednich. Zawsze analizujemy wysokość stawek w gminach Zgorzelec, w gminie Bolesławiec, w gminie Lwówek i pan prezes Eugeniusz Kończyk, który zawsze towarzyszy przy podejmowaniu uchwały, uspokaja nas, że robimy to zawsze z ogromnym takim bezpieczeństwem w trosce o mieszkańców Lubania, w stosunku do których spółka to zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków działa. I kolejna, dziewiąta uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi mieszkańca Lubania na burmistrza miasta Lubania, która to skarga została uznana za niezasadną po rozpatrzeniu jej przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Lubań i po przegłosowaniu jej przez wszystkich radnych.